Dzień dobry, witam Was w kolejnym dniu Vlogmasa. Mamy dzisiaj 18 grudnia już, a ja mam bardzo mało materiału, tak więc nie wiem, jak ten vlog będzie wyglądał, ale mam wrażenie, że w każdym Vlogmasie mówię to samo, także może po prostu przejdę do tego, co planowałam zrobić, a chciałam otworzyć kalendarz, bo wydaje mi się, że mam chyba zaległe okienko z wczoraj, z 17, więc mamy do otworzenia dwa okienka. 17, mam 17. Proszę bardzo, numerek 17. I sprawdzamy, co jest w środku. Ups. A w środku jest taki malutki pędzelek. Fajnie, ja ostatnio sobie zamówiłam pędzle z AliExpress, taki zestaw właśnie pędzli do makijażu oczu głównie. Czy ostatnio, no zamówiłam już z miesiąc temu, jeszcze mi nie przyszły, bo właśnie między innymi tego pędzelka potrzebowałam, także fajnie. A on jest malutki, więc na pewno przyda się na podróże, chociaż teraz nie podróżuję. Tak mi ostatnio tego brakuje, naprawdę. Powiem Wam, że jest takie powiedzenie, raz stewardesa, zawsze stewardesa. A ja zawsze się z tego śmiałam, że nie, że ja wiedziałam, że chcę tylko na rok i tak dalej. Ale ostatnio, no myślę o tym coraz częściej. 18, czyli dzisiejsze okienko. I w dzisiejszym okienku mamy... O, a co to? Znowu jakiś błyszczyk, ale to ma w ogóle jakiś bardzo dziwny kolor. To jest takie zupełnie przezroczyste. Zaraz się pomaluję, bo jestem bardzo ciekawa. Nie mogę chyba sfokusować. Zaraz się nim pomaluję, bo naprawdę jestem bardzo ciekawa. Wygląda dziwnie. Nie widziałam nigdy takiego błyszczyka. Dobrze mówisz, to jest błyszczyk? No lip gloss, no to błyszczyk. Powiem Wam, że jest to trochę dziwna rzecz. Mam mieszane odczucia co do tego. Nie wiem, czy będę go używać. Właśnie pomalowałam nim usta. Nie wiem, czy to widać, czy to w ogóle ma jakikolwiek efekt. Ups. Ale... No nie wiem, zostawiam. No. Lip gloss to lip gloss. W sumie błyszczyk bezbarwny zawsze się przyda, jak będę chciała sobie nabłyszczyć usta na przykład na... O, w sumie, to jest dobry pomysł. Wiecie, już na gotową pomadkę na przykład, która jest matowa i będę chciała z niej zrobić taką pomadkę właśnie błyszczącą zamiast matowej, to ten błyszczyk będzie dobrym rozwiązaniem do tego. Także w sumie, czemu nie? Dobra, to tyle na ten moment. Ja się zbieram, bo idę dzisiaj na paznokcie, także to jest ostatni moment właśnie tej choinki. Idę zrobić sobie takie paznokcie już typowo świąteczne. Myślałam o czerwonych, takiej tradycyjnej, standardowej czerwieni, ale zobaczę, może kosmetyczka będzie miała jakieś, wiecie, naklejki świąteczne albo jakieś takie, no żeby dodać jakiś świąteczny akcent. Także pokażę Wam później moje nowe paznokcie. Jeszcze mamy do otworzenia czekoladkowy kalendarz i to chyba aż 3 okienka, bo mamy 16. Siedemnastka jest tutaj, ale nie widzę, gdzie się ją otwiera. Nie widzę. A jest tu, dobra. Już mam, zamierzyłam. O, jaki ładny domek w 17, proszę bardzo. I jeszcze mamy dzisiaj 18, więc 18. 18, 18. Pewnie będzie gdzieś z tej strony. Tu jest 19 na jutro. Jest tutaj w rogu 18. Dobra. I tu mamy takiego oto buta. Świeca mi niestety tuneluje. Owinęłam ją w folię i widzę, że już jest trochę lepiej, już powoli dochodzi do ścianek. Mam nadzieję, że się jeszcze rozpali do końca, bo na początku, jak ją pierwszy raz odpaliłam, to niestety tunel się zrobił taki, taka dosłownie mała dziurka i mnóstwo świeczki było niespalone, mnóstwo wosku było nienaruszone, więc mam nadzieję, że ta folia pomoże. Nie wiem, czy nie muszę bardziej owinąć, bo no nie wiem, czy to jeszcze dojdzie tutaj do brzegów, jak dam jeszcze trochę czasu tej świeczce. Mam nadzieję, że tak. No i mamy sukces, słuchajcie. Zrobiliśmy basen do ścian. No tutaj jeszcze z tej strony tak odrobinkę zostało, ale poza tym jest piękny basenik. Świeca uratowana. A tutaj mam książkę, która przyszła do mnie z wygranej w konkursie u Oli z Książkowego Frika. Także bardzo dziękuję, książka jest już u mnie.
A jeszcze jeśli chodzi o książki, to kupiłam sobie ostatnio Lailę na Amazonie, czyli najnowszą książkę Colleen Hoover. No ja chyba nigdy nie wyrosłam z tej autorki, wiem, że ona ma, znaczy wiele osób jej nie lubi. Ja lubię jej książki, ale może dlatego, że czytam je głównie po angielsku. No i właśnie jestem ciekawa jej najnowszej powieści, czyli Laili, która chyba jest trochę też takim, trochę jak Verity, takim jakimś horrorem, thrillerem, czymś takim. Wydaje mi się, że to nie jest taki typowy romans, do jakich Colleen Hoover nas przyzwyczaiła. Myślę, że będę tę książkę czytać tuż po Drugim Edwardzie, także na pewno dam Wam znać, jak mi się podoba. A wiem, że polska premiera ma być już w lutym przyszłego roku, także jeżeli nie czytacie po angielsku, a lubicie Colleen Hoover, no to na początku roku możecie się spodziewać jej nowej książki. O, ile okienek otwieramy? 14. Które dni? Dzisiaj 17, jest... 18? No, chyba tak. To jest 18. Puste? What the fuck? Spadł tam ten grzebień pewnie, co wystawał kiedyś. No. Puste okienka z Douglasa, dobra, grzebień. Będzie dobrody. To nie jest dobrody, już masz. Ten będzie dobrody. Ten będzie do moich włosów, do mojej grzywki. Nie. Tak. 18. Tu jest 18. Nożyczki. Nożyczki już były. Neonowe. O, jaki ładny kolor. Znowu krem do rąk. No to używaj. Drugi krem do rąk. Ogólnie zdaję sobie sprawę z tego, że zima to może nie jest najlepszy czas na polecenie Wam kremu do rąk, to chyba była letnia kolekcja, ale no po prostu muszę, bo się uduszę. Już dawno chciałam Wam go pokazać, ale no tak trochę nie było gdzie w takiej, wiecie, książkowej sferze internetowej. A ponieważ to są vlogi, to mogę to zrobić, bo czemu nie? Jest to oczywiście krem marki polskiej Joop albo Jope. Nigdy nie wiem, jak to się wymawia. Natomiast jest to marka polska, 98% naturalnych składników. Jest to krem do rąk i on po prostu pachnie naprawdę, jakby się posmarowało ręce bzem. To jest zapach bez i wanilia, ale ten bez przebija się bardzo mocno. Cudownie pachnie. Ja ogólnie lubię tą markę, lubię bardzo mydełka od nich do rąk. Używam już od paru, myślę, ładnych lat. Używałam też żeli pod prysznic, no a właśnie krem do rąk kupiłam pierwszy raz w to lato, w te wakacje. No i to była miłość po prostu od pierwszego wejrzenia. Także jeżeli szukacie kremu do rąk, to na pewno są teraz jakieś fajne zimowe kolekcje z zimowymi zapachami, a ogólnie kosmetyki tej marki są cudowne i pachną cudownie i mają śliczne opakowania. Także taka mała polecajka, w ogóle zupełnie nie na temat. Cześć, jest sobota 19 grudnia. Zgadnijcie, co przyszłam zrobić. Oczywiście się pożegnać. Ja nie wiem, jak ja sobie to mam wbić do głowy, żeby pamiętać o tych pożegnaniach na koniec każdego vloga, ale właśnie no, muszę się wziąć do zmontowania tego vlogmasu z dwóch poprzednich dni, żeby Wam go dzisiaj opublikować. Tak więc chciałam tylko powiedzieć, że jak zawsze bardzo Wam dziękuję, że oglądacie. Naprawdę piszecie mi bardzo dużo miłych komentarzy, piszecie mi, że każdy vlog jest coraz lepszy i że widać, że czuję się pewniej. Także bardzo się cieszę, że tak to odbieracie i no, mam nadzieję, że rzeczywiście pomoże mi to później nagrywać reading vlogi. Także do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!